Siema, ja Bartek. To kolejny odcineczek oczywiście z gry LEGO Star Wars. Zapraszam do oglądania, zostawianie łapki w górę, komentarzy oraz subskrypcji, jeżeli Wam się kanał podoba. I również zapraszam Was na Twitcha, gdzie odbywają się w miarę regularne live'y. Także życzę Wam miłego oglądania, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i elo! Gra swobodnie odblokowana, tak. Prawdziwy Jedi? O matko, ale dużo brakuje. Ale sporo kaski już jest. Dupą z Nabu. No typowy facet, no. Na kobiety leci. Ale, Bercik, sam przyznasz, że jakbyś taką Padmę swoją spotkał, to ty byś za nią poleciał od razu, nie? Anakin, musimy opuścić Tatooine. Wracajmy szybko na statek. Polecę z wami prawdziwym statkiem kosmicznym? Jak mistrz Obi-Wan pójść na pokład? Taką laseczkę, jakbyś spotkał, to o, panie. Czy ja wiem, Jar Jar? Na pewno uważa, że jesteś uroczy. Obi-Wan, strasznie czytaj ponura. Ale to chyba coś ukradł. Ej, halo, ten zł. Bardzo ty jest złodziejku. Pojedynek z robotem. Patrzcie na... Ale to jest zło, ten robot. A jak on się na nas patrzy, co jest? Rozpierdzielam otoczenie? Bo muszę. Bo to jest dużo końców. Po prostu sama się o to prosi. To otoczenie. Żeby go rozwalać. A to jakiś klucz jest. Dobry. No, poniesiem klucz. Haha, mam klucz, teraz pora tyknąć go w dziurkę. Pomada Amidala. Bercik. Ty byś tam... Owie. Ja nie jestem w stanie pomóc, ale rozwiązanie na pewno się znajdzie. A, potrzebuję robocika, dobra. To raczej... Aktualnie tego... O ja wale, jestem fanem, jestem bardzo ciekaw, jak odzorowali planety, bo ma potencjał, ale jest bardzo... A zobaczysz, Baksiu. Oglądaj, to zobaczysz, nie? Ale mówię, fajne, fajnie to wygląda. Planety są mega spoko odzorowane. Jak na Lego. Jak na Lego jest mega spoko. Spoko, gnom, zbieraj. Czy będzie pokazany proces produkcyjny Luka i Lei? Tak, pewnie Berci, że będzie. Będzie w formie filmiku nawet, wiesz? Będzie takie specjalne DLC. Na razie Seraktu. Będzie takie specjalne DLC. Taka mini cut, taka ten. Mini giereczka, wiesz? Kliknij odpowiedni przycisk, żeby Anakin użył swojego miecza. Mocno maszuj jeden klawisz, żeby... Dobrze go używał. Będzie. O, Tatooine mod. Tak, dokładnie. O nie, to on! O, rybka. Ała! To on! Dark Maul! Pojawił się.
końcu ujawniliśmy się przed Jedi. Ruszaj za nimi, mój młody uczniu. Wiesz, co robić. Naciśnij. Jeśli zdołamy uniknąć walki z innymi. Nie mogę Atrid zbierać, czy mam nie Atrid, jak chcesz, no. Twój ten. Aczkolwiek ten akurat nieznajomy był chyba lordem Sith. O! Teraz na Coruscant, tak? Mam się. Chyba ja. Tak, chcę się udać do. Zobaczymy, Baksiu, zobaczymy. Jak to zrobili, nie? Wyjdzie w praniu. Coruscant, dzielnica federalna. Ale ładnie to naprawdę wygląda. No proszę, osobiste powitanie od samego senatora Palpatina. Wyjaśnijmy jak najszybciej sytuację na Naboo. Mój lud czeka na ratunek. Witam, wasza wysokość, mistrzu Jedi. Widzisz linki? Znaczy, lepiej tego nie... Lepiej linków za nie wysyłaj, bo dostaniesz... Od tego, nie od bota. Strzała, także... Palpatine młodziutki, to jest pierwsza część. Także jest młodziutki, jest. Wspaniale widzieć, że żyjesz, wasza wysokość. Po zerwaniu łączności zaczęliśmy się obawiać najgorszego. Z niecierpliwością czekam na wieści w kwestii Naboo. No widzę. Wasza wysokość, czy zechcesz towarzyszyć mi w Senacie, gdzie przedyskutujemy sprawę? Okej, go. Wielki kanclerz Valorum zwołał specjalne posiedzenie, na którym przedyskutujemy sytuację na Naboo. Ale muszę być szczery, jego władza nie sięga daleko. Wątpliwe, żeby Senat jakkolwiek zareagował na inwazję. Uważam, że najlepiej będzie, jeśli wasza wysokość zasugeruje wybór nowego wielkiego kanclerza, który przejmie kontrolę i da nam sprawiedliwość. Ciekawe, kto ma być tym wielkim kanclerzem, co? Czy on będzie z Geogessera? To jest Geogesser chyba, tak? Nie, G-O-F-S, co to jest? To jest a la Geogesser? Ach, jesteśmy więc. Te transportowce zabiorą nas do budynku Senatu. Muszę jeszcze zająć się pewnymi kwestiami. Tak więc wyruszę pierwszy. Flying Simulator? Jak zobaczę, jak mi się spodoba. Zapraszam do swojego gabinetu. Stamtąd udamy się na spotkanie. A tymczasem... Jak mi się spodoba. Wow! Jakie tutaj obroty robiła? Co jest? Nie no, najpierw muszę zobaczyć, czy mi się spodoba, mówię. Nie ma sensu coś cokolwiek dawać, nie? Jak mi się giereczka nie spodoba. No my idziemy na fabułkę. Trzeba kursu przez planetę? To już! Budynek Senatu, ta! Sympatycznej wycieczki i życzę zero łupieżców na trasie. Ale jakich łupieżców? Nie tylko to się dobrze obraca. Jezus Maria. Okej! Spoko, Bercik, spoko. Jezus Mary.
tamtej, czyli nie mogę zniszczyć. Nie ma, kurczę, podlewania kwiatków, nie pozwalam. Jestem królową. O, czas najwyższy. Czy możemy rozpoczynać spotkanie? Pewnie, tylko jeszcze ci chałupę rozwalę, dobra? Pozwól. To jest taki kanclerzyk, to jest taki kanclerzyk. Monetki też. Jest duża ilość. Hamuwa, łe! Ty, ten Anakin jest zadowolony. O kurczę, rozwala wszystko, ale ona jest fajna. Anakin zadowolony? Ale gdyby nie zadowolony. Wow. Dobra, chyba wszystko zgarnąłem. Idziemy. Siema. Utini! Utini! Musimy tylko coś zrobić i powstrzymać Federację. Spokój! Spokój! Czcigodni przedstawiciele Republiki, wnioskuję o wotum nieufności. Dla wielkiego kanclerza Valorum. Spokój! Spokój! Postanowiłam, że wrócę na Nabu. Proszę, wasza wysokość, zostań tu, gdzie jest bezpiecznie. Ojoj. Przyjmuję Anakina jako swego padałana. Nie czas teraz na to. Ruszaj z królową na Nabu i odkryj tajemnicę Sithów. Mglista przyszłość chłopca jest. Mglista przyszłość. Sądzisz, że przekonamy bossa Nasa, żeby pomógł wasza wysokość? A mamy inne wyjście? Wierzę, że zdołamy go nakłonić. Polacy nie znają bossa jak Moisa. Uparty jest jak famba. Jak zwykle optymista, żarcia. Trasa na drugą półkulę, droid w gotowości. Dobra. Północne lądowisko. Tak. Sympatycznej wycieczki i życzę zero upieżców na trasie. A co z tymi upieżcami? Pogodzenie filmu w trzech zdaniach. No cóż. Ale to jest praktycznie chyba finał już tego, nie? To już jest praktycznie finał pierwszego epizodu. Czyli za chwilę będzie ta słynna walka z pierwszej części. Nie mam w ogóle iść. A tam mam iść? Nie. A mam iść? Nie wiem, trochę to pokazują. Okej, tutaj. Ale wiesz, pierwsza część też nie należała do zbyt... Też nie należała pierwsza część do takich zbyt, no... ekscytujących, no tak powiem. Nie oszukujmy. Także dobrze, że skrócili tą część. To by było tak strasznie to wszystko przeżywać. Baza danych została zaktualizowana. Umowę wskazówki.
Okej. Okay. Jezioro Paonga. Paonga. Więc jeszcze nazwa jeziora, Paonga. Prawie jak Paonga. Boże, nie. Słaby humor. Ale cóż. Dobra, idziemy. Nie znamo tutaj. Gdzie wszyscy poszły? Nikogo tutaj nie ma. Oby boss nas jednak był. Chodźmy do sali tronowej. Porwało, no. Porwali! Chamy jedne. Skam. Tu też jest pusto. Czyżby zostali schwytani? Całkiem możliwe. Albo uciekli. A pewna. Kangany ucieknąć. Jak kłopoty, to idą w święte miejsce. A maszyneksy tam się nie ośmielą. Samo są. Prowadź. Panie Moik. Pisywałem już, nie raz. W sumie jest fajnie to zrobić tą przeróbkę niektórych rzeczy. Jar Jara. Tutaj Moisa znalazła tajne wyjście. Moisy potrzebują tajnego klucza do świętego miejsca. Moisa wie, że tu gdzieś jest. A, jest! Ale chyba zepsuł tajny. Twoi się naprawią i użyją. To wejdziemy w święte miejsce. A to jest klucz? To się nazywa ruszyć głową. No i zapewna, że boss jest to tam. Okej. Poproś bossa NASA o pomoc. Oj! Przepraszam, nie chciałem. Zbytnio. To Isa, to... To ja jestem Amidala. Nie! Ja jestem Amidala. Ja jestem Amidala. Nie! Ja jestem Amidala. Dobra, Kwikuni, Amidala. Kutini! Ja jestem Amidala. Ja jestem! Wybaczcie kłamstwa, musiałam dbać o swoje bezpieczeństwo. No nie, złe bezpieczeństwo. Jeśli nie zaczniemy działać, wszystko przepadnie. O! Biedna żabka! Pomóżcie nam. Boże! Majscy zabędą przyjaźń. Szybko! Się zgodził. Ruszajmy do pałacu. Musimy zaatakować ich statek i stawić czoła wicekrólowi. Szybko się chłop zgodził, nie ma co. Ganganie zrobią swoje, ale jeśli wicekról ucieknie, wróci z kolejną armią droidów, wasza wysokość. I dlatego musimy natychmiast ruszać i odbić pałac w Ti. A ja mogę? Chcę pomóc. Pomożesz, ukrywając się gdzieś i zostając przy życiu. To nie brzmi jak pomoc. Miałem aktualizację, tak jak moje istnienie znów ma... Dobra, teraz chyba finał.
Nie, nie będę wam pomagał. No weź, okej. Okay. Oj. Ani, ukryj się. Ach. Do statku, szybko. Będzie bezpieczny. Wicekról powinien być w sali tronowej. Ale... mój statek! Łe! O, jest i on! I ta muzyczka, o! Zajmiemy się. Pójdziemy naokoło. Jest i muzyka. I ciarki są. Darth Maul. Uważaj i pamiętaj swoje szkolenie, Obi-Wan. Trzymaj B, aby ponieść wybrane przymiotniki mocy. Używaj R, aby przeniesiesz obiekty. A, jest! Pokoja te śmieci Jedi, łe! Mon KS. LT. LT? Ale ja tą muzykę uwielbiałem. Uwielbiam tą muzykę. Gdzie uciekasz? Karakan jeden. Mamy towarzystwo. O nie, to one. Dzień dobry, chcę na górę. Oj, sorki! O jest, zabiję masego ucznia. Oj, głupia wyszła. Już z nimi rolnik.
Ty. Co ja mam tu zrobić? Moment. LB. To LB to jest to. Chyba, że ja może mam... Dobra, jestem głupi. Od tyłu go biorę! Od tyłu! Od tyłu go! Od tyłu! O! Tak jak pan Jezus przekazał. Cyk! Helikopter! Bawi się nam. Chodź, nie możemy mu na to pozwolić. No walnie jak mężczyzna, a nie jakiś sobie rozwalaszcze, co to ma być? Co za skok? Mnie by nie starczyło sił. Znajdźmy jakąś inną drogę do niego. Wystarczy, że tutaj to położę, nie? On skoczy? Dobra. Well. Okej. Okay. Robi co musi, używając wow! tego, co posiada. Kto jesteś? Czemu to jest sam ten? Gdzie uciekasz? Chodź tutaj, kanalio mała. Te bariery są bardzo niebezpieczne. Ostrożnie. Zepsuta. No i zniszczył. Zapsuje no, ten gnój. Cierpliwości, padałanie. Pokonamy te przeszkody. Wszystko zło! Nie tu! No na to. Ty.
A to innego brakuje. Aha. I co, mam tutaj to wziąć tutaj, to? Chyba tak. Teraz tutaj. Cześć, Wajson. Jako pepego, jest najlepszym Jedi na świecie. Jestem lepszy niż Yoda nawet. Albo Dark Vader. Albo Dark Vaderko, o. Unieś swój miecz, Obi-Wanie. Bitwa trwa dalej. No to co, finał? Zaczyna mieć dosyć. Aha. No nie zaczyna mieć dość. On się zaraz położył. Alternatywny ten! Qui-Gon przeżył! A jednak nie. Obi-Wanie, obiecaj, że wyszkolisz chłopaka. Tak, mistrzu. No i nie przeżył. Skurkowany! No i cóż, to by było na tyle. To koniec tego małego powstania, wasza wysokość. To wasza okupacja dobiegła końca. Powstania! To tylko zmyłka! Teraz, wicekrólu, omówimy nowy traktat.